Dominik Woźniak, MMA.pl, ze mną Cypis po pokonaniu Kubika na Witam. gali Fame MMA 6. No powiem ci, że kurczę, twój występ był jednym z ciekawszych chyba występów tej gali. Co ty w ogóle o tym sądzisz? No kurde, no co mam sądzić? No, ci powiem tak, jak tam wlazłem do tego oktagonu i tak dalej, no to byłem w takim szoku, że w ogóle nawet nie wiedziałem, co się dzieje, nie? To jest nie do opisania przeżycie dla mnie, nie? No, ci powiem tak, jak on tam na mnie szedł i atakował mnie seriami i tak dalej, to ja tylko wiedziałem jedno, że prędzej czy później i tak on się pompuje, nie? Całe szczęście, że nie zdążyłem, całe szczęście, że nie przyjąłem jakiegoś takiego mocnego ciosu na twarz, bo pewnie było po mnie, nie? Ale w momencie, pamiętam tylko tyle, że jak on mnie tam zagolił potem siatkę i tak dalej, już tam skulony byłem, sędzia leciał, się obalił i tak dalej, to narożnik mi krzyczał, dawaj, dawaj, on już jest wypompowany z sił, już się wystrzelał. No to co, no to robiłem wszystko tylko, żeby go sprowadzić do parteru chociaż raz, nie? A taki był też twój plan, który sobie Tak, założyłeś, tak. czy? Tak, ja ci mówię, że jeśli chodzi o stójkę, to ja stójkę może robiłem z 5-6 razy i to wyglądało tak, że zawsze uciekałem, nie? A w ogóle ja tylko, moja praca skupiała się tylko na parterze, nie? Rozumiem, rozumiem. A powiedz mi, nie wiem, miałeś takie już chwile zwątpienia troszkę gdzieś podczas tej walki, że to już jest koniec, bo jednak tam parę takich bomb Tak, tak, mocnych tak. Tak, wyłapałeś. był taki moment, jak już byłem tak skulony pod siatką, już gdzieś tam byłem. Taki moment właśnie był, że już chciałem się położyć, odklepać i tyle. Tylko właśnie mówię, narożnik mi krzyczał, że mam się nie poddawać, bo on już się wystrzelał i tak dalej. Jak zacząłem, że nie ma sił, no to wtedy ja ruszyłem do ataku, nie? Można tak powiedzieć, że jesteś największym szczęściarzem tej gali? Czy raczej to było coś, co wiesz, co myślisz, że jakby zaważyły też twoje umiejętności nad tym? Raczej, wiesz co, ja ci powiem, ja wiedziałem doskonale, jak się to skończy, że taka moja obrona będzie, no bo co można oczekiwać od kogoś, kto praktycznie w ogóle stójki nie przerabiał, nie? Jasne, jasne, jasne. A powiedz mi tak po tej gali na No, przykład, jak sobie... Proszę. Słucham, a po drugie, wiesz, ja wybrałem parter, bo ja więcej ważyłem, nie? Tam 10 kilo różnicy chyba było, nie? Tak, około 10 kilo było różnicy, nie? A wiesz, no trudno wstać, jak wiesz, jak jest taka przewaga, wiesz, wagi, nie? Jeszcze ktoś jest z góry, dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, jak teraz na Tak. przykład sobie myślisz, to masz jeszcze taki większy, chcesz więcej trenować i nie wiem, i stać się jeszcze lepszym po tej gali, że widzisz, że na przykład masz jeszcze dużo do zrobienia, nie wiem, Tak, chciałbyś tą stójkę ja ci trenować powiem więcej? tak. No ja ci powiem tak, robię sobie tydzień przerwy i z powrotem wracam na salkę i teraz chcę popracować nad stójką i myślę, że w kolejnej edycji chciałbym się właśnie zmierzyć z L-Pro, ale to pod warunkiem, że on zrobi wagę 7-7, a uważam, że naprawdę jej nie zrobi, no skoro nie potrafi zrobić wagi pod Kubańczyka i no to nie zrobi wagi 7-7, no nie oszukujmy się, nie? Takie mam. Powiem ci jeszcze takie przemyślenia, takie moje, jak tam wjechałem do tego oktagonu. Tam było tak ślisko, że mówię, Boże, kochany, lodowisko, nie? Bałem się poruszać normalnie, nie? Dużo osób się ślizgało właśnie. Widziałem, oglądając transmisję, że było tam kilka razy właśnie tak, że ktoś się poślizgnął. A właśnie chciałem cię zapytać, bo mówiłeś, że troszkę stres cię zjadł wchodząc do tego oktagonu, a nie było tam, Bardzo. no bardzo, a nie było tam w ogóle widowni. Myślisz, że jeśli będzie hala zapełniona, to nie będzie jeszcze gorzej? Myślę, że jakby była widownia, to dla mnie to by jeszcze bardziej mnie nakręcało, nie? Aha, rozumiem. Czyli wolałbyś No jednak tak przy myślę, widowni. ale nie wiem, jakby to było, nie? Jakby to było, no bo jednak nie miałem okazji walczyć przy widowni, nie? Mówiłeś o walce z Elpro. Wy macie też jakiś Tak. taki konflikt między sobą, czy to jest jakby wszystko Tak, związane z... nie. To jest konflikt. Ja go nienawidzę, nie lubię go i tak dalej i to wiesz. I to też No jest jakby nienawidzę go, nie? wszystko związane, znaczy jest to jakoś powiązane z tym konfliktem też Kubańczyka, czy to jest raczej jakaś osobny temat?
Ja ci powiem, to konflikt cały z El Proszę za tą przed pierwszą konferencją w MMA, gdy wychodziliśmy już do tego, jak to się mówi, jak nas zapowiadano do wyjścia, to powiedziałem mu, że jak dla mnie przegra z Kubańczykiem, no i od tamtej pory się obraził, bo wyraziłem swoje zdanie, nie? No to co, no to zobacz, no to na Kaniowskiego też miałbym się obrazić, bo powiedział, że jak dla niego to Kubik wygra? Nie, no to jest jego zdanie, nie? No Ja to dokładnie. szanuję, a on się obraził o to, że powiedziałem. Nikt ci krzywdy nie chciał zrobić, nie? Po prostu wygłosił swoje zdanie, No dokładnie, nie? I od tego się tak naprawdę zaczęło z nim, nie? Teraz tutaj pajacuje, że on zrobi wagę i tak dalej. Jak on coś tam mówi, że co ma? Tarczycę jakąś? To ja nie wiem, jak on tą wagę zrobi. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie zrobił wagi do Kubańczyka, z czego muszę mu oddać część swojego honorarium, a to no, nie sądzę, żeby zrobił wagę do mnie, nie? Myśli, że biorąc taką walkę z Elpro, jeśli on by tą wagę zrobił, to byłbyś bardziej zmotywowany do walki niż z Kubikiem, bo Tak. jednak tutaj nie było Tak. jakiegoś konfliktu personalnego między wami z Kubikiem raczej, nie? Jeszcze bardziej bym był zmotywowany do walki z Elpro, jeszcze bardziej bym pracował tym razem nad stójką. A co do Kubika, to ja z Kubikiem zdążę sobie już wszystko wytłumaczyć przed samą walką, nie? No widziałem tam w Tam oktagonie, przybiliście sobie piątki, tak fajnie to wszystko tam tak. wyszło, nie? Wyjaśniliśmy sobie tam parę spraw i dla mnie i dla niego jest temat zamknięty, nie? Elpro to jest specyficzny gościu, to jest chyba jedyna osoba z twoim MMA, z którą nikt za bardzo nie chciał rozmawiać tam, nie? Nawet mój przeciwnik na konferencji nie chciał koło niego siedzieć. Mówię do niego, ty mordo nie świruj, nie będziesz siedział koło mnie, siedź koło Pro, nie? No, tam akurat wtedy na tej konferencji to Kubik chyba dwa zdania powiedział, jak dobrze pamiętam, bo jakby wy z Kubańczykiem swoją falę hejtu przez całą konferencję wylewaliście właśnie na Elpro, nie? No, ja tam to mówię, ja tam kibicowałem Kubańczykowi, Kubańczyk tym zawsze, bo znamy się od bardzo dawna i za Kubańczykiem zawsze w ogień, nie? A powiedz mi, po tej gali widzisz jakiś przypływ nowych fanów u ciebie? Bo no jednak. Tak. No, zobacz na przykład na Instagrama. Przed walką miałem 129 tysięcy followersów, a teraz mam ponad 150 tysięcy, nie? O kurczę, no to faktycznie No, dobry przyrost. ale tam wszyscy w szoku byli, nie? Że to, co się stało i tak dalej w tym oktagonie, to jest jakiś cud, nie? Mi tam chłopaki opowiadali, że jak ja tam byłem w tym oktagonie i tam Kubik mi już atakował, oni to oglądali na telewizorku, to był, o kurwa, już po nim jest, a tu po chwili, wiesz, sytuacja się odwraca i ja pierdolę, to się stało, w ogóle nie wierzę, masakra, nie? No, no. Słuchaj, ja sam tu nie uwierzyłem. Nie, spoko, bardzo. Udało ci się w debiucie wygrać walkę, to jest naprawdę duży wyczyn. A pytam dlatego o tych No. fanów jeszcze, bo ty nie masz takiego wrażenia, że wszyscy wiedzą, kto to jest Cypis, ale jakby cię ktoś spotkał na ulicy, to by, wiesz, to by cię nie poznał? Nie, jest tak, że jakby wszyscy wiedzą, że ty istniejesz, znają ciebie, Jest tak, ale mało jest, osób wiem. nie kojarzy cię tak po prostu Wiesz? z twarzy, Tak, nie? z twarzy. No. A wy dlaczego mnie ludzie nie kojarzą z twarzy? Dlatego, że jak nagrywałem te hity Biała Tak. Mewa, Tydzień Tygodnia, Imprez Tu i to tam miało miliony wyświetleń, to zwróć uwagę, że tam nie było klipów. Tak. Te obrazki, wideo w tych piosenkach, one były tam, wiesz, Podłożone, no. zapożyczone ze Stanów, więc ja z twarzy nie byłem rozpoznawalny, nie? Ale to było dla mnie bardzo fajne, nie? No bo jednak cały ten luz, że nikt mnie nie rozpoznawał, nie? A teraz, no, a później tam rozpoznawalność to zaczęła przychodzić, jak kręciliśmy klipy z Popkiem, gdzie już była moja twarz i tak dalej. Ogólnie to po tym Fame MMA, po tych konferencjach, to mnie tak ludzie rozpoznają na ulicy, że to jest masakra. Ja nie ogarniam w ogóle, co się dzieje, Zamierzasz teraz jakoś swoją muzyczną karierę mocniej popchnąć właśnie między tak. walkami? Tak, cały czas już mam materiał na drugą płytę i lada moment ruszają kolejne preordery z płytami. Super. Powiedz mi, bo No, mówiłeś, a że. ci, Proszę, tak? proszę, No, mów, mów. Nie, no, ale ci powiem, że jeszcze jestem w szoku i w ogóle w takim amoku, jeszcze tyle emocji we mnie siedzi, że no masakra, nie?
Właśnie, bo mówisz o tym stresie i chciałem ciebie zapytać, czy też nie był to stres związany z tym, że ta gala wisiała na włosku do ostatniego momentu. O tak, i to chyba najbardziej. Tam jechaliśmy, to nawet nie było wiadomo, czy to się odbędzie, czy to się nie odbędzie, nie? To był cholerny stres też. No też taka niepewność, nie? To chyba jest Tak. najgorsze. Dokładnie, 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 taka No ale niepewność, z że... tego co słyszałem, środki ostrożności były bardzo duże wprowadzone. Były testy na By, koronawirusa. były, 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 były robione testy, w ogóle takie środki były, że ja byłem w szoku, nie? Tam nic nie brakowało akurat pod tym względem. Środki ostrożności to... Profesjonalna Tak jest. organizacja, profesjonalna organizacja. A tak z Dokładnie. twojej perspektywy myślisz, że, no bo wiesz, jest bardzo dużo hejtu na organizację Fame MMA, ale też bardzo dużo propsów, bo jednak oni, wiesz, pokazali, że w tak trudnych warunkach są w stanie zorganizować tą galę. I wiesz, no, jakie jest w ogóle twoje zdanie na temat tej sytuacji, że to odbyło się właśnie, wiesz, w czasach tej pandemii? Bo ja uważam, że wiesz, że organizacja Fame MMA trochę wyznaczyła taki szlak też dla innych organizacji, jak KSW, że jednak można zorganizować galę w pay-per-view i to się może udać, No, nie? ja ci powiem tak, uważam, że fajnie, że to się odbyło, a Fame MMA pokazało tylko to, że można to zrobić bezpiecznie i można to zrobić bardzo fajnie, na bardzo fajnym poziomie. No też tak, No. też tak uważam. A powiedz mi jeszcze, oglądałeś jakieś inne walki na tej gali? Tak, Która ci się najbardziej oglądałem. podobała? Powiedz to, która mi się najbardziej podobała. Daj mi chwilkę, niech sobie. El Pro z Kubańczykiem. I tak dalej. I co, wiesz, co mi się jaka walka podobała? Ambra mi się podobała też. I Tantula z Alanem. Bardzo fajnie. No ogólnie wiesz, wszystkie miały fajny poziom, nie? Ale tak, wiesz, tak mi najbardziej chyba uczciła walka Alana z Tanculą. Co tam się działo? No, tam były bardzo duże zwroty akcji i to była naprawdę walka na Jak bardzo zobaczyłem... wysokim poziomie. No i Ambro to tak samo, na kozach, nie? Szewcem, no, Zajebiście. tak. Dobrze, No. Cypis, ja jeszcze na koniec chciałem cię spytać, bo wiesz, ty jednak chyba nie byłeś ogólnie wcześniej w tym środowisku youtuberów, prawda? Nie byłem. Jakby, nie wiem, przysiąkłeś trochę tym? Masz jakieś, wyszły z tego jakieś nowe znajomości? Raczej nie, nie. Aha, czyli raczej się trzymasz tam po prostu swoich rejonów i raczej się nic nie zmieniło. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Rozumiem. Dobrze, w takim razie bardzo ci dziękuję za ten wyczerpujący wywiad i będziemy w kontakcie. Tak, i powiem to samo, co powiedziałem w Oktagonie. Nie jestem naćpany. Tak na koniec wywiadu, ale nie będę ukrywał, że jeszcze jestem nachlany, bo świętuję, nie? Ale Dobrze. tak jak mówiłem, robię sobie tam parę dni relaksu i wracam z powrotem, nie? Spoko, Żeby spoko. tego wracam z powrotem, żeby ćwiczyć, żeby nie latać, jak to powiedział mój tego jak jebane zombie. Mam to wyciąć po koniec wywiadu, czy mam puścić jeszcze to do teraz? Nie, możesz to normalnie opuścić, normalnie całość, dawaj, Dobrze, normalnie, dobrze, no, dobrze. mordeczko. Bardzo dziękuję ci. No. Trzymaj się w takim razie. Dzięki, Pozdrawiam. trzymaj się, hejka, Cześć. hej.